Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w niedzielę z samego rana. Powiem Wam szczerze, że ja chyba najbardziej właśnie lubię nagrywać, kiedy jest cisza, kiedy wszyscy śpią i albo taką późną, późną nocą, albo właśnie skoro świt, czyli godzina czwarta, piąta. To są takie chyba najlepsze pory dla mnie też, pory największej aktywności mimo wszystko. Wtedy, kiedy inni ludzie właśnie śpią, kiedy potrzebują jeszcze takiego odpoczynku, ja właśnie już jestem aktywna i dla mnie to jest najlepsza pora. A temat tego czytania trochę może taki kontrowersyjny, na pewno trudny, ponieważ będziemy mówić o toksycznych ludziach w Waszym otoczeniu. Dlaczego w ogóle taki temat? Bo jak to zazwyczaj bywa, inspiracją stają się widzowie, bo ja chętnie właśnie słucham tego, co mówicie, tego, co piszecie, Waszych propozycji tych czytań. To wynika z potrzeby chwili, bo dużo osób właśnie pisze o tego typu problemach, że macie takie toksyczne osoby w swoim otoczeniu, opisujecie całe swoje sytuacje życiowe. Ja też się z takimi osobami w życiu styknęłam, że tak powiem, i wiem doskonale, jak trudno jest się uwolnić od takich osób, ale tutaj potrzebna jest przede wszystkim asertywność i konsekwencja. Według mnie najgorszym typem właśnie takich toksycznych osób są osoby, które nie mają własnego życia i wtedy niestety za bardzo chcą być osobami ekspansywnymi, za bardzo żyć waszym życiem, za bardzo tutaj mieć wpływ na wasze życie, kontrolować was, mówić, co wy macie robić, pomimo tego, że jesteście osobami dorosłymi i bierzecie odpowiedzialność za wszystko, co robicie. Już pół biedy, wiecie co, jeżeli to są jacyś ludzie tacy no starsi, jakieś po prostu emerytki, które mieszkają samotnie, no to tak naprawdę, no co taka babcia może zrobić, tak? Jej jedyną rozrywką jest wyglądanie przez okno, szpiegowanie sąsiadów, patrzenie kto, gdzie, jak i tak dalej, no bo tak naprawdę to jest jej jedyne okno na świat. Co ona może innego? Może sobie pooglądać telewizję albo może zobaczyć, co się dzieje w otoczeniu. Natomiast są też ludzie tacy, którzy po prostu jakoś tak nie mają celu w życiu, nie za bardzo chce im się coś robić, nie mają zainteresowań, nie mają pasji, nigdzie nie wyjeżdżają, siedzą po prostu tylko w tych czterech ścianach. No i właśnie jedyną rozrywką to jest bieganie od okna do okna, szpiegowanie, a co tam u sąsiada, a kto do niego przyjechał, a kto pojechał, a co przywiózł. No i niestety, ale takie osoby też potrafią nieźle zatruwać życie członkom swoich rodzin, dlatego że po prostu często są to takie osoby, które właśnie nie mając własnego życia, chcą żyć życiem cudzym i po prostu narzucać pewne swoje rozwiązania. I dlatego właśnie ja dzisiaj robię takie czytanie z inicjatywy, no już co najmniej, myślę, 20 osób do mnie pisało w takiej sprawie, bo opisujecie często swoje historie życiowe i to nawet przy okazji jakichś czytań prywatnych, które w ogóle dotyczą innego tematu, takie rzeczy po prostu wypływają, bo sobie rozmawiamy o różnych rzeczach, różnych tematach i gdzieś tam przy okazji to się właśnie pokazuje. No i właśnie pomyślałam, że zrobię takie czytanie, to będzie wróżba wyboru, dawno tych wróżb wyboru nie było, za chwilę planuję zrobić jeszcze jedną, to akurat dla bliźniaczych płomieni, natomiast tutaj temat tego czytania to będzie właśnie, czy mam wokół siebie osoby dla mnie toksyczne i czy powinienem właśnie uwolnić się od tych osób, albo inaczej, czy uda mi się tutaj od tych osób uwolnić, bo myślę, że mniej więcej jesteście świadomi, że takie osoby mogą być w waszym otoczeniu. To są osoby w otoczeniu, których czujecie się po prostu źle, mogą próbować wami manipulować, mogą stosować różnego rodzaju szantaże emocjonalne w momencie, kiedy wy nie chcecie się podporządkować ich woli, kiedy wymykacie się spod kontroli. Mogą was właśnie tak traktować protekcjonalnie, mogą was traktować jak takie duże dzieci, że trzeba wami kierować, wszystkim się interesują, wszystko muszą wiedzieć, nawet mogą wypytywać inne osoby o was, co się u was dzieje. No, jak to się mówi,
Ludzie chorobliwie niedoinformowani, no po prostu chorobliwie niedoinformowani. Niektórzy z tego żyją, że po prostu muszą czerpać informacje o innych, bo sami swojego życia nie mają. I to jest tak naprawdę przykre i bardziej należy im współczuć niestety, bo to są ludzie, u których nic się nie dzieje. Nudni, po prostu jednowymiarowi, nie potrafią sobie życia zorganizować. I to jest tak naprawdę ludzka tragedia. Ale To jest grubszy temat, a my wylosujemy sobie, kochani, trzy opcje. Będą trzy opcje, możecie sobie już wybrać, po prostu 1, 2, 3, bądź poczekać, aż rozłożę karty. Ja wiem, że niektórzy są wzrokowcami i potrzebują właśnie coś zobaczyć, żeby sobie móc dokonać wyboru, więc okej. Opcja pierwsza i zrobimy tak, czy są wokół Ciebie osoby toksyczne, tutaj będą dwie karty, i czy uda Ci się uwolnić spod wpływu takich osób toksycznych, to jest jeden, opcja numer jeden. Czekajcie, tak to jakoś, żeby się zmieściło, żebyście później wszystko widzieli. No, ułóż się w kolumnie. Dobra, opcja numer dwa. Czy są w Waszym otoczeniu osoby toksyczne i czy uda Wam się uwolnić od takich osób? To jest opcja numer dwa. I czekajcie, jeszcze się zmieści. Opcja numer trzy. Czy są obok Ciebie osoby toksyczne? Czy są osoby toksyczne i czy uda Ci się uwolnić spod wpływu takich właśnie osób? Ok, mam nadzieję, że widać te opcje. Jeszcze mogę Wam, bo tutaj trochę światło przeszkadza. O, 1, 2, 3. One tak się w tym momencie zlewają ze sobą, ale to są po dwie karty na górze, dwie karty na dole do każdej opcji. Wybierajcie. To jest tak naprawdę chwilka, intuicja zdąży do Was przemówić i teraz będziemy sobie sprawdzać te opcje, więc ja sobie te usunę. Kto potrzebuje tam więcej czasu, no to w ostateczności zawsze można sobie po prostu film zatrzymać i zobaczyć, dokładnie się przyjrzeć. Aczkolwiek nie wiem, czy to jest wskazane, lepiej po prostu wybrać sobie spontanicznie. Czy wokół, opcja numer jeden, czy wokół Ciebie są osoby toksyczne dla Ciebie? Oj, i to jeszcze jak? Mogą być osoby w pracy, które knują coś. Zobaczcie, jaka karta. Zobaczcie. No to jest już po prostu karta tak ewidentna. Czekajcie, bo ciężko podnieść. O, karta tak ewidentna. Zobaczcie, te osoby, które tutaj się kryją, a tu jakiś wielki królik, zając, ni to królik, ni to zając, nogami przebierając, śledzi. No po prostu, nawet wiecie co, to mogłoby pod jakiegoś takiego stalkera podpadać. Słuchajcie, zawsze mi się ta karta, nie wiem dlaczego, ale kojarzy mi się właśnie ze stalkerem. Ktoś, kto jest, śledzi, dzwoni, sprawdza, wysyła tony informacji, wypytuje właśnie inne osoby na Wasz temat, czegoś się tam próbuje dowiedzieć. I powiedziałam, że to może być w pracy, bo tu jest ta trójka denarów. Może być ktoś, kto Wam patrzy na ręce, na przykład w Waszej pracy się Wam przygląda, chociaż też niekoniecznie. Zobaczcie, siedzi tutaj sobie jakaś taka dziwna postać na takim muchomorku i ma taką nieprzeniknioną minę, taki wyraz twarzy. Ona tak jakby coś zamierzała. Przygląda się komuś z ukrycia, obserwuje i coś tutaj jakby zamierzała zrobić. Zatruta osoba siedzi na tym muchomorku. Tu jest jakiś rodzaj właśnie takiego wewnętrznego zatrucia. Ktoś, kto właśnie może próbuje też innych zatruć takim swoim jadem, ale dużo tu jest takiej energii strachu, śledzenia. Ktoś tu nawet, powiedziałabym, może mieć jakieś problemy z własną psychiką, niestety, więc wystrzegajcie się takich osób, sprawdzajcie dokładnie, uważajcie. Czy uda Wam się wyzwolić od takich osób? Czy uda Wam się wyzwolić? Tak, kochani, bo tu jest koniec jakiegoś ciężkiego okresu, czyli albo się po prostu zwolnicie, odejdziecie skądś, albo jeżeli to jest związek, to po prostu też zakończycie. Koło fortuny i dziesiątka, która też mówi o zakończeniu. Wiecie co, to może być też coś karmicznego z tymi osobami, po prostu jakąś karmę tutaj przerabiacie i te osoby mogą wręcz mieć takie jakieś obsesje na Waszym punkcie, ale tu jest nowy okres, idzie do Waszego życia nowy rozdział, zakończenie tego, co było złe, zakończenie tej złej pasy, takie odcięcie się kompletne od tych osób, tak żeby one do Was nie miały tak naprawdę dostępu. Więc tak, Wy się uwolnicie jak najbardziej od tego.
Opcja numer dwa. Czy są wokół ciebie osoby toksyczne? Czy są wokół ciebie osoby toksyczne? Karta rydwanu, paś mieczy. Ja bym powiedziała, że może nie takie bardzo toksyczne, w sensie tam nie wiadomo czego, że jakieś naprawdę destruktywne, ale są osoby bardzo niezdecydowane, są osoby niedojrzałe i bardzo, bardzo niezdecydowane. Takie, które mogą tutaj ciągle zmieniać zdanie i niestety to może rzutować na to, co się z wami dzieje. Czyli osoby, które nie potrafią się określić. Może jest ktoś, kto ciągle przychodzi do związku na przykład, ale później nie jest w stanie w tym związku wytrwać. Jest po prostu osobą niedojrzałą. Chce po prostu jakiejś odmiany. Tu są tacy ludzie, którzy nie potrafią długo zagrzać miejsca w jednej pozycji. Nie potrafią w jednym miejscu po prostu dłużej wysiedzieć. Są tacy chwiejni, zmienni, troszeczkę jak chorągiewka, sami do końca nie potrafią podejmować decyzji. No, to mogą być takie osoby, które nawet bym powiedziała, ja tutaj widzę jakąś taką osobowość borderline, czyli takie od bieguna do bieguna skakanie, od euforii do po prostu depresji. Nie ma niczego pomiędzy. Tacy ludzie właśnie, którzy być może ciebie wykorzystują też, ponieważ sami nie potrafią radzić sobie z decyzjami życiowymi. I dlatego ciągle muszą pytać, ciągle próbują nakłonić innych, żeby podejmowali za nich decyzje, żeby mówili, co jest dla nich dobre, bo to są osoby, które się boją wziąć odpowiedzialność za własne życie. W pewien sposób są też toksyczne, jak najbardziej, ponieważ zabierają wasz czas i waszą energię. Czy wy się wyzwolicie od takich osób? Czy wam się uda wyzwolić? Tutaj też, kochani, się pokazuje coś karmicznego w szóstce kielichów. Być może macie też te osoby w rodzinie i dlatego ciężko jest się od nich uwolnić. Tu będzie trudniej niż w opcji numer jeden, bo są jakieś bardzo mocne powiązania z tymi osobami. Albo takie karmiczne więzy, jakaś karmiczna miłość i choćbyście chcieli, to nie potraficie się uwolnić od tych osób, bo mimo wszystko was do nich ciągnie, macie sentyment, nie potraficie odmówić, nie potraficie nie przyjąć tej osoby, jeśli ona do was przychodzi. A z drugiej strony to może być osoba z rodziny, no i wtedy wiadomo, że ciężko takie więzy odciąć, ale słuchajcie, jeżeli ktoś jest dla was w jakikolwiek sposób toksyczny, nie czujecie się dobrze w kontakcie z tą osobą, to nawet jeżeli to jest rodzina, nie ma to znaczenia. Po prostu trzeba tą osobę w pewnym momencie odciąć i trzeba wykazać się asertywnością. No nie ma innego wyjścia, bo wam po prostu wejdą na głowę. Teraz opcja numer 3. Czy macie osoby toksyczne w swoim otoczeniu? Ja bym powiedziała w ten sposób, że macie osoby bardzo, bardzo głęboko zranione. One mogą być toksyczne, bo to są osoby, które w jakiś sposób są zawiedzione życiem i ich marzenia nie mogły się zrealizować, albo w jakiś sposób po prostu kiedyś żyły marzeniami, żyły jakimiś romantycznymi swoimi wizjami, ale teraz bardzo twardo stąpają po ziemi, ponieważ z tych marzeń nic nie wyszło. Czegoś pragnęli w życiu i wyrobili w sobie taki pogląd, że nic nie są w stanie zrobić, że nie mają żadnego wpływu na swoje życie. Te osoby mogły się stać takie zgorzkniałe, bardzo nawet wredne, bym powiedziała, takie po prostu, że wszystko będą negować, nic im się nie podoba, zawsze są niezadowolone. Tu w Królowej Mieczy właśnie pokazuje się czasami, jeżeli mówimy o takiej ciemnej stronie Królowej Mieczy, a tu właśnie taka osoba mi się pokazuje. Może to być kobieta taka, powiedzmy, w średnim wieku. Może być ktoś z trygonu powietrza, czyli bliźnięta waga bądź wodnik. Jeżeli znacie taką kobietę, no ona po prostu nie osiągnęła w życiu tego, czego pragnęła. I niestety, ale stała się przez to jakaś zgorzkniała, stała się przez to taka wyszydzająca. Nie pokazuje uczuć i emocji, chociaż w środku na pewno się gotuje, ale ona tak jakby nauczyła się blokować te swoje uczucia i emocje, ponieważ uznała, że one nie są jej do niczego potrzebne. Że kiedy podchodziła emocjonalnie, kiedy podchodziła właśnie uczuciowo, to zawsze jakby dostawała po tyłku. Nigdy to nie było na jej korzyść, nigdy nic dobrego z tego nie wynikało, więc ona tutaj jakby już kompletnie odcina się od tych emocji i staje się taka twarda, staje się taka restrykcyjna, staje się taka surowa, nie okazująca żadnych uczuć i emocji tak naprawdę. Czy jesteście w stanie się wyzwolić od takich osób? Czy jesteście w stanie tutaj, czy uda wam się po prostu od takiej osoby uciec? Mamy tutaj, wiecie co, prawdopodobnie zależy
społeczność rodzic-dziecko, znaczy tu rodzic-dziecko, odwrotnie, dziecko-rodzic. Może tak być, że ktoś ma toksyczną matkę czy toksycznego ojca, którzy właśnie, albo właśnie wręcz odwrotnie, toksyczną matkę, a ojca brakowało, nie było takiej silnej męskiej ręki, nie było tego poczucia bezpieczeństwa, nie było energii męskiej w ogóle, bo może ta matka musiała w pewnym czasie, w pewnym momencie stać się też ojcem, więc taka surowa, żeńska energia, nie ma tutaj takiej kobiecości, takiej delikatności, takiej matczynej troski, tylko tutaj no może nawet taki zimny chów, coś takiego surowego w tym wszystkim jest. Więc trudno będzie się wyzwolić o tyle, że może czujecie się w jakiś sposób odpowiedzialni za tą osobę, bo jest właśnie waszym rodzicem, bo jest na przykład sama na świecie i wiecie, że jeżeli wy odejdziecie, to nie będzie miała nikogo. Może nawet ta osoba jakieś tam szantaże emocjonalne stosować, żeby was zatrzymać przy sobie, więc też nie dajcie się w coś takiego wciągnąć. No niezależnie od tego, jaka jest wasza sytuacja i niezależnie od tego, jaka jest sytuacja tej osoby, nie ma prawa jakby tutaj komenderować wami, jesteście dorośli, a tutaj pokazuje się coś takiego, że właśnie możecie być traktowani jak dzieci, że tak jakbyście samodzielnie nie potrafili myśleć, samodzielnie nie podejmować decyzji, tylko właśnie jakby tu ktoś za was chciał to robić, więc nie pozwalajcie na coś takiego, nie dajcie sobą manipulować, nie pozwalajcie, żeby właśnie tak było, bo to nie będzie dla was korzystne i w ten sposób po prostu będziecie tylko wzrastali w takim poczuciu winy, a nigdy się nie wyzwolicie z tej relacji. Tu trzeba też umieć, nawet jeżeli to jest bardzo bliska relacja i wam żal w pewien sposób tej osoby, to trzeba też umieć postawić takie jasne granice, bo będzie wam trudno się uwolnić z tej relacji. Więc trzeba naprawdę, naprawdę się postawić, być osobą asertywną. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że to czytanie było pomocne. Jeżeli wam się podobało, bardzo proszę dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, jest mi wtedy bardzo miło, jeżeli jest jakaś weryfikacja z waszej strony. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to do tego serdecznie zachęcam. Do zobaczenia, do usłyszenia, kochani.